Wykład Donalda Tuska, moje trzy refleksje z drogi. Po pierwsze, bardzo dobrze, że pan premier Tusk, którego rządu miałem honor być przedstawicielem w Kanadzie, tak jasno powiedział, że każdy kraj europejski jest zbyt mały, by uczestniczyć w globalnej grze interesów skutecznie. Potrzeba silniejszej integracji europejskiej w sferze obronnej, w sferze politycznej i w sferze gospodarczej, handlowej, po to, byśmy mogli realnie rywalizować z takimi państwami jak Chiny. Tylko razem zjednoczona Europa. Coś, czego panowie z PiS-u w ogóle nie rozumieją. Po drugie, nacisk, jaki premier Tusk położył na sprawy ekologii i zdrowia. Cieszę się, że w programie Koalicji Europejskiej, którego byłem współtwórcą, te rzeczy są bardzo wyraźne i mam takie przeczucie, że w najbliższych dniach będziemy o nich jako koalicja mocno i konkretnie mówić. Wreszcie trzecia rzecz. Dziękuję premierowi Tuskowi, że tak jasno powiedział, że ten wykład dedykuje Europejczykom. W Polsce jest jedna poważna, duża siła, która jest zdecydowanie proeuropejska i która jest w stanie się dogadywać z innymi narodami, innymi państwami, po to, byśmy mogli budować wspólną Europę i aby Polska na tym skorzystała. To jest Koalicja Europejska. Panie premierze, dziękuję bardzo za ten ciekawy wykład.